Witajcie, na dziś mam dla was film dotyczący kwestii, która jest poruszana od naprawdę dawien dawna. Tak, chodzi o płeć Mengl. Są dwa typy ludzi, tacy, którzy uważają, że Mengl jest płci żeńskiej oraz tacy, którzy twierdzą wręcz przeciwnie. Jest to według mnie dosyć ciekawa sprawa, więc postanowiłem poświęcić ten film właśnie na nią. Zapraszam. Tak więc Mengl po raz pierwszy pojawiła się we FNAF 2 w 2014 roku. Był to czas, gdy FNAF osiągnął szczyt swojej popularności, więc nic dziwnego, że od razu zaczęto rozkładać Mengl na części pierwsze. Był to zupełnie nowy animatronik, więc natychmiast zaczęto o niej snuć masę domysłów. Jednak odpowiedzi na pytanie o jej i jego płeć nigdy nie uzyskano. Myślicie zapewne, że skoro nikomu nie udało się rozwiązać tej zagadki, to mi też się nie uda? Brzmi jak wyzwanie. Challenge accepted. Mengl pojawia się w trzech częściach gry: FNAF-ie 2, 3 i 4. Five Nights at Freddy's 4 co prawda tylko w Halloweenowym dodatku, ale jednak. Na podstawie danych zawartych w tych grach postaram się teraz stwierdzić jej i jego płeć. Od początku. W drugiej części gry dowiadujemy się, że stare animatroniki zastąpiono Toyami. Chica zamieniono na Toy Chica, Freddy'ego na Toy Freddy'ego, Bonnie'ego na Toy Bonnie'ego, a Foxy'ego na Mengl. Zwróćcie uwagę, że gdy wymieniano Bonniego, Freddy'ego i Chica, zmieniano tylko ich wygląd, płci nie ruszano, więc prawdopodobnie rozciągnęło się to też na Foxy'ego. Mengl to w końcu po prostu jego nowa wersja, więc raczej nie zmieniano tutaj płci. Ale ten argument to tylko jedna strona medalu. Spójrzmy na jej i jego wygląd. Ten za to przemawia za tym, by Mengl uznać za kobietę. Ma pomalowane paznokcie i usta, a poza tym znajduje się w Ladies Night. Jak widzicie, na podstawie drugiej części gry ciężko byłoby stwierdzić, jakie jest płci, ale może z pomocą przyjdą nam inne części gry. Sprawdźmy. FNAF 3? Czy znajduje się tutaj coś, co może nam pomóc? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Szczerze, to na podstawie tej gry ciężko cokolwiek stwierdzić. Gdy Phantom Mengl się pojawia, a dzieje się to bardzo rzadko, bardzo słabo ją widać i przez to ciężko wysnuć jakiekolwiek wnioski. Poza tym nie ma jej w zakładce ekstra, więc nie można się jej dokładnie przyjrzeć. We FNAF World Scott po prostu robi sobie z nas jaja. Gdy Phantom Mengl pojawia się nam na ekranie ładowania, pod robotem tym pojawia się losowo napis Because she needed to be weirder lub Because he needed to be weirder. Bardzo śmieszne. Ciekawie robi się natomiast we FNAF-ie 4. Według mnie tutaj możemy znaleźć odpowiedź na trapiące nas pytanie. Jak wcześniej wspomniałem, Mengl pojawia się tam tylko w Halloweenowej wersji jako odpowiednik Foxy'ego. W tej części gry, według mnie, Scott pozostawił dla nas dużą wskazówkę. Żeby ją zobaczyć, musimy wejść w zakładkę Extra i spojrzeć na Nightmare Mengl. Widzicie tu coś? Chodzi tutaj o mały, zdawałoby się nieistotny szczegół, który łatwo może ujść naszej uwadze. Przyjrzyjcie się. Dam wam chwilę. Zwróćcie uwagę na to, co Mengl ma na sobie. Dokładnie. Chodzi o muszkę. Gdyby Mengl była kobietą, to raczej by jej nie nosiła, prawda? Muszka jest to element ubioru dotyczący wyłącznie animatroników płci męskiej. Spójrzcie. Muszkę jak dotąd posiadali tylko Freddy, Bonnie i Fredbear. Niemożliwe jest to, by nosiła ją kobieta. Według mnie ten dowód demaskuje płeć Mengl, choć przyznam, że dotąd uważałem, że jest to kobieta. Sądzę, że w tym Halloweenowym update'cie twórca gry chciał nam dać wskazówkę. Scott zdawał sobie sprawę z mindfucka dotyczącego tej postaci, jaki wszyscy mają w głowie i właśnie tutaj chciał położyć mu kres. Z tego co się orientuję, to tylko ja zwróciłem na to uwagę i mam nadzieję, że teoria ta okaże się prawdziwa. A teraz robota dla was. Dajcie mi znać, co o niej sądzicie, podzielcie się własnymi teoriami, zadawajcie pytania. Swoją drogą dziękuję wam, że jesteście tak aktywni pod moimi filmami, bo to jest naprawdę bardzo miłe. Pod koniec chciałbym jeszcze podziękować Unarixowi za zrobienie dla mnie baneru. Namiary na niego znajdują się w opisie. Ja tymczasem się z wami żegnam, dzięki za to, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć.